Dzisiaj kolejna akcja w salonie Montibello. Zbieracie brakujące środki na leczenie Małgorzaty Dyszkant. Aż trzech fryzjerów, nie tak jak to było ostatnio, jeden Daniel, tylko trzech. Jest kolega Sebastian ze Szczecina. Powiedz nam, dlaczego włączyłeś się do tej inicjatywy? Poprosił mnie tutaj kolega Daniel. Stwierdziłem, że no warto pomagać, więc przystąpiłem do tej akcji. Mam nadzieję, że moi klienci też odwiedzą mnie w tym miejscu. Zapraszam. Ania, ty będziesz czesać fryzury zapewne. Oczywiście, będziemy modelować panią włoski, także serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że klienci nas nie zawiodą i naprawdę służymy mocną siłą. Daniel, rekordu nie będziesz bił, to sobie zostawiasz na kiedy indziej, ale ta pomoc zaoferowana przed kilkoma tygodniami jak najbardziej aktualna, stąd dzisiejsza inicjatywa, stąd wasza cała trójka i strzyżenie. No tak, oczywiście. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i przy tej akcji, bo wiadomo, jest jeden szczytny cel dla pani Małgosi. To po to tu ściągnąłem właśnie Sebastiana, mojego kolega zaprzyjaźnionego. Ania oczywiście to będzie tak samo modelowała włosy. No mam nadzieję, że ludzie będą wspierać tę akcję, że przyjdą chociaż o godzinie 15 będzie catering, będzie kawa, herbata, barszczyk czerwony, krokiety, są rozstawione namioty, jesteśmy my. No tylko my jesteśmy tylko narzędziem. Teraz tylko wszystko zależy od was, od ludzi. Zachęcam. Potrzebujemy produktu, was ludzi, żebyś właśnie tutaj strzyc. Pani Małgorzato, chyba fajnie jest przyjść do salonu, zobaczyć, że jest ta grupa inicjatywna, jest ta grupa wsparcia, która walczy o to, żeby udało się tą resztę pieniążków na ten szczytny cel zebrać. To jest w ogóle nie do pomyślenia, ilu cudnych ludzi, cudownych jest koło mnie. Ludzie, którzy nigdy nie mieli ze mną styczności, którzy mnie nie znali, potrafią mieć tyle empatii w sobie i no, to, co tutaj się dzieje, co zaczyna się dziać, to jest nie do opisania. I ta wiara tych ludzi w to, że to wszystko, co mnie dotyczy, się uda, no to naprawdę jestem pełna podziwu i dla pana Daniela. No co mam powiedzieć, no nie ma słów na to, zwykłe dziękuję, to jest za mało, tak? Ale to też takie dodatkowe siły pozwala wyzwolić w pani do tego, żeby walczyć, bo jest grupa ludzi, która widać, że zależy. Obcych ludzi, którzy włożyli kawał serducha w to, żeby ta cała inicjatywa się udała od początku do samego końca. Moi wszyscy przyjaciele, tak? To jak okazało się, że jestem chora, to wszystko tak zebrali się w sobie, tak? I zaczęli działać, gdzie ja na to w ogóle nie miałam siły, bo wiadomo, że taka wiadomość każdego człowieka zwala z nóg, tak? I to wszystko, co one zaczęły, moje przyjaciółki robić i to, co pani Ania Tarocińska pokazała im drogę, tak? Bo to wszystko nie jest proste. Biurokracja, która jest wokół tego wszystkiego, te wszystkie pozwolenia, wszystko, co trzeba mieć, no zwykły człowiek by tego nie ogarnął, tak? Także chciałam też bardzo podziękować pani Ani Tarocińskiej i no wszystkim, tak? No zabrakłoby czasu, żeby wymieniać i daje mi to ogromną siłę do walki, tak? Jeszcze wczorajsze wiadomości w Monachium, gdzie powiedziano mi, że jest 90% na to szansy, że wyjdę z tego obronną ręką, tak? Gdzie w Polsce, no niestety, kazano mi uporządkować swoje życie, tak? Dlatego razem z panią Małgorzatą apelujemy do wszystkich państwa, przychodźcie tutaj do salonu Montibello w Policach, pomagajcie. Jeżeli nie chcecie się strzyc, przyjdźcie, dołóżcie swoją cegiełką do puszki, tak aby udało nam się zebrać te brakujące 20 tysięcy. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie jej koleżanki, które do mnie przyszły i prosiły o pomoc i o szukanie pomysłów, co można byłoby wymyślić. I nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie pomoc naprawdę bardzo wielkiej ilości osób. Jesteśmy praktycznie na finiszu, bo brakuje no jedyne 20 tysięcy. Tak, Gosia 4 marca wyjeżdża wraz z opiekunką do Monachium. Już mamy wszystko porezerwowane. Będziemy zbierać cały czas, ponieważ koszt całego pobytu tam Gosi to jest 160 tysięcy. Stajemy na głowie, żeby te pieniądze były. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy pomagają. I tak jak dzisiaj jest ta akcja u pana Daniela, jest to niesamowite.